No cześć kochani, witajcie w misiu. Słuchajcie, do dzisiejszego misia tak mnie troszkę natchnęła sytuacja. E, mianowicie, powiem wam tak szybciutko, żeby w, zrobić takie wprowadzenie do, do tego tematu. E, tego misia słuchacie na moim głównym kanale, na moim polskim kanale, ale swego czasu założyłam jeszcze angielski kanał, gdzie... No, po angielsku miały być czytania, no bo chciałam to rozdzielić, nie chciałam wszystkiego wrzucać na jeden kanał, bo bałam się, że będzie bałagan. Natomiast oczywiście nie miałam w ogóle czasu zajmować się tym angielskim kanałem. I kochani, w przeciągu ostatniego tam pół roku, em, no bo ten kanał tam istnieje, ten angielski, nie wiem, nie, może rok, nawet trudno mi dokładnie powiedzieć, kiedy ja go tam założyłam. Może rok temu, może mniej niż rok? W każdym razie, e, tam, wiecie, tam nieraz były filmy publikowane raz na trzy miesiące, raz na cztery. Także no, w ogóle się nie przykładałam do rozwoju tego kanału. I słuchajcie, w przeciągu ostatnich paru miesięcy kilkukrotnie myślałam, żeby go skasować. Ja już byłam, słuchajcie, już w, w takiej sytuacji, że wchodziłam na, na, na laptopie, wchodziłam na ten kanał. I, I już miałam klikać skasuj kanał. I za każdym razem, jak miałam to zrobić, to coś mnie powstrzymywało. Co ciekawe, najczęściej były to jakieś komentarze. Na przykład, trzy miesiące nikt nic nie komentuje, i nagle ni w pięć, ni w oko, nie wiadomo, tam skąd to w ogóle się bierze, i nagle na tym angielskim kanale komentarz. Y, tam tęsknię za Twoimi czytaniami, albo y, 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 tam w jakimś innym momencie na, na moim Facebooku komentarz, y, że ktoś tam ma jakiś znajomych, czy rodzinę, czy kogoś tam, nie wiem, y, kto by chciał, żeby było po angielsku. Y, innym razem prywatna wiadomość, albo e-mail. I słuchajcie, tych, tych momentów tego typu było no kilka albo kilkanaście od różnych ludzi i przychodziły właśnie jakieś message, jakieś te, no, na Messengerze coś, albo e-mail taki, nawet e-maila dostałam um, od osoby, która swego czasu słuchała moich angielskich czytań jeszcze na tym kanale, na tym polskim, jeszcze dawno, dawno temu, z zapytaniem, czy w ogóle ja to zamierzam kiedyś kontynuować, że oni by chcieli, że w ogóle i tak dalej. No i zawsze coś przychodziło i tak sobie Boże, no przecież ja proszę o te sygnały, one przychodzą. Przecież ja tego nie mogę ignorować. Przecież ja muszę coś choleresne zrobić. I znowu ostatnio, nie tak dawno, znowu ktoś tam coś yy, napomknął, już nie pamiętam gdzie. No to pomyślałam, ach, dobra, to dam sobie te parę miesięcy, zobaczę, no zobaczę. No. no i wlazłam dzisiaj na ten kanał angielski, <laughs> nagrałam jakiś tam filmik dla znaków, co on, ona myśli, czuje do mnie po angielsku. No i, no i dobra, no, no to co umieściłam, no umieściłam, tam parę tych wiosów jest. Ale słuchajcie, w pewnym momencie pojawiły się tam jakieś um, złośliwe troszkę komentarze i no, no, no kurna od Polaków, no, no, no tam jakieś czepialskie, takie zupełnie niepotrzebne. Yy, i, I zaczęłam się zastanawiać właśnie, zaczęłam się zastanawiać jak to jest, i o tym tego mi się chciałam zrobić. Jak to jest, że ludzie, znaczy no, my wszyscy, no ja podejrzewam, że pewnie ja też, tam robiłam nieraz takie rzeczy, to, to tam nikt nie jest różowy, no mówmy się, yy, że ludzie, no nie potrafią się na przykład powstrzymać czasem przed jakimś komentarzem, że nie potrafią się powstrzymać przed jakąś krytyką, yy, że zamiast pomagać komuś, to żeby jeszcze byli neutralni. Ale wręcz przeszkadzają, ponieważ jeżeli ja chcę, ja teraz opierając się na tym jednym przykładzie, jeżeli ja chcę rozwinąć kanał angielski, to no, jakiekolwiek złośliwe komentarze, które. Na moim polskim kanale to tam jeszcze nieraz machnę ręką. Yy, czasem machnę ręką, czasem, no, w zależności od poziomu hamstwa, no, to czasami wywale. No to proste, nie no, już, no, no, nie przesadzajmy, żeby hamstwo się szerzyło. Natomiast yy, na kanale, który ja dopiero chcę rozwijać, to takie komentarze przeszkadzają, dlatego że ludzie nowi, jak będą włazić będą takie rzeczy oglądać, to pomyślą sobie, że no. E, no to, to tutaj z jacyś sami Polacy to co ja tu będę wchodzić, w ogóle o co chodzi nie yy, słuchajcie i zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak to właśnie jest z ludźmi, teraz już tak ogólnie już abstrahując od tej mojej sytuacji ale to mnie do tego jakby skłoniło, żeby tego misia zrobić, także no właściwie poniekąd no dziękuję złośliwcom, którzy tam się czepiali dlatego, że gdyby nie to, to bym tego misia nie zrobiła, to jest ciekawy miś yy, że jak to jest właśnie, że my My ludzie nie potrafimy się czasami zamknąć, nie potrafimy się czasami powstrzymać od powiedzenia pewnych słów. I ja już to widziałam wielokrotnie na różnych kanałach chociażby tarotowych, no tam może nie tyle polskich, chociaż na polskich być może też jakby zapytać innych tarocistów, to no pewnie by się musieli ze mną niektórzy zgodzić, ale na angielskich nawet kanałach yy, albo ludzie blokują komentarze, no robią tak niektórzy, że w ogóle że zero komentarzy, nie ma pokazanych ile lajków, ile dyslajków, dupę mnie pocałujcie, tu macie rozkład proszę, a nie interesuje mnie, co macie do powiedzenia. No, tak niektórzy robią, nie? Ja tam lubię, że piszecie komentarze, także ja nie chcę wyłączać komentarzy, ale są tacy tarociści, gdzieś tam na przykład amerykańscy, którzy no bardzo, bardzo się złoszczą, jak ludzie muszą się podzielić na przykład czymś takim, co w ogóle nie wnosi nic ani do kanału, ani do dyskusji, ani do tematyki na przykład czytania. Przykładowo, jest jakieś czytanie i tam jakiś tam ktoś tam ma, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset komentarzy i jakiś komentarz pod tytułem u mnie nikt nigdy nie pasuje. O, na przykład, nie? No ja takie komentarze u siebie również widziałam. I, i to, co zastanawia... Człowieka, to jest po pierwsze, no jeżeli u ciebie nigdy nic nie pasuje, to właściwie no nie masz powodu wchodzić na ten kanał, bo jest to strata twojego czasu, nie musi pasować, no są to ogólne jakieś czytania. Natomiast druga sprawa jest taka, co kieruje ludźmi, że muszą się podzielić swoją jakąś albo opinią negatywną, krytykującą, albo właśnie jakimś takim. A ja to nigdy coś tam, coś tam, nie? I zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, że ludzie nie potrafią się czasami po prostu no, powstrzymać przed powiedzeniem czegoś, jeżeli nie ma to żadnego, nie ma to żadnej wartości, na przykład taki komentarz, a może zaszkodzić. Więc no, jedna wersja, niestety, jest taka, że są to ludzie agresywni i złośliwi i po prostu kogoś nie lubią i dlatego włażą i takie rzeczy robią, żeby komuś dopieprzyć żeby pokazać o, ja uważam, że ty jesteś taki, a nie inny inna wersja jest, no nie wiem jaka no, no już, bo chciałabym widzieć jakieś dobro w ludziach, chciałabym to jakoś wytłumaczyć co to jest dlaczego ludzie tak usilnie próbują strasznie i nie w żartach, tylko tak rzeczywiście złośliwie czasami Coś od siebie tam dodać. No ja cały czas tak się obracam tutaj, wśród tych takich no, komentarzy YouTube'owych, no bo tym żyję, powiedzmy. Natomiast to przecież można znaleźć, yy, czy tam jakoś dostrzec, w życiu codziennym. Normalnie przecież ludzie takie rzeczy robią. Koleżanka, koleżance, matka, córce no nie wiem, mąż żonie, żona mężowi, tam partner, partnerce i tak dalej. Tego typu różne takie jakieś złośliwości. I to często są takie złośliwości, które są na przykład zupełnie niepotrzebne. Na przykład coś na temat wyglądu. Źle w tym wyglądasz, albo przytyłaś, albo schudłaś za bardzo. No cokolwiek, no to wiecie, jak to tam ludzie sobie lubią dopieprzać. Albo yy, no coś tam innego, ale tylko... No, właśnie, często są to komentarze, które są zupełnie niepotrzebne, ponieważ osoba, która ten komentarz dostaje, czy tą krytykę dostaje, to prawdopodobnie wie o tym. Więc mówienie tego, no to jest tak, jakby no czysta złośliwość, bo to nic nie wnosi, to nie, to nie sprawia, że ta osoba nagle dozna olśnienia. Poza tym, no czym jest krytyka? Dlaczego my w ogóle mamy taką potrzebę krytykowania ludzi? Co my, co my mamy z tego? My ludzie, my, którzy krytykujemy. Co my z tego mamy? Co my wynosimy wartościowego z tego, że skrytykujemy drugą osobę, oprócz tego, że nasze własne ego urośnie? Bo ty tak robisz, czyli źle, no bo krytykujemy. To znaczy, że ja jestem od ciebie lepszy. Albo lepsza, bo ja tak nie robię. Ty zawsze tak robię, ja nigdy nie, ja nie. No to przecież przecież, że ja nie, no w ogóle o co chodzi. Więc z czego innego ta krytyka wynika, jak nie z naszego własnego ego i potrzeby podzielenia się tam czymś? Bo, kochani, trzeba jeszcze odróżnić krytykę. Od rzeczywistej jakiejś tam wymiany zdań. Przykładowo, zdarza się czasem, nie wcale, wbrew pozorom, wcale nie tak bardzo często, ale czasem się zdarza, że ktoś skomentuje gdzieś tam u mnie na kanale. No tam na ogół misie, no bo tam no kart to tam ludzie raczej nie, nie, no to jedyna krytyka, no nie podoba mi się przekaz albo za dużo gadasz, no Jezus Maria, no, uwielbiam tą krytykę, za dużo gadasz, no to no, zmień kanał, no człowieku, Boże, bój się Boga, ale nie, dobra, no to taka tam krytyka na kartach, no, no to można się pośmiać, ale już na misiu poru poruszamy poważne tematy. Czasami mówimy o ezoteryce, czasami mówimy na jakieś tam inne życiowe tematy związkowe, miłosne no więc wiadomo, że będzie grupa ludzi, którzy uważają, że a może jest inaczej, ale te dyskusje to naprawdę czasami są ciekawe, bo ktoś powie a, ale czekaj, a wiesz, bo ja myślę tak ja powiem, no, no dobra, no to ty tak myśl ja mogę myśleć inaczej, no ale fajnie, że jest świat pełen ludzi którzy mogą różnie myśleć no pod warunkiem, że mi ktoś nie powie źle myślisz, to co ja myślę to jest dobre, bo wtedy to już myślę, no człowieku, no dobra, myśl swoje, ale mi pozwól myśleć swoje, ja ci nie mówię, czy ty źle myślisz. Słuchajcie, to co my robimy, my ludzie, co jest no po prostu już szczytem wszystkiego, to jest mówienie ludziom, źle myślisz. Rany boskie, niech se myśli człowiek, co tam myśli. Fakt, pewnych rzeczy nie trzeba mówić. Można sobie pomyśleć, nie wszystko trzeba mówić, nie wszystko trzeba wyrzucać z siebie. Czasami wartołoby się zatrzymać, zanim się, kurde, powie, zanim się wyrzuci to zdanie. Ja wiem, wiem, na YouTubach, na Facebookach, tam, gdzie ludzie są anonimowi, no na Facebooku mniej, ale na YouTubie są anonimowi często, no to wszystko można powiedzieć. Wszystko można z siebie wyrzucić. Ani nawet nikt nie będzie wiedział, kim jesteś. Zrobisz sobie potem drugie konto, przyjdziesz znowu, będziesz pieprzyć głupoty. No w sumie, no jaki problem? Pewnie, że można, ale to są inni ludzie. Ja mówię do mądrych ludzi. Ja mam nadzieję, że mnie słuchają fajni ludzie, którzy chcą nad sobą pracować. My wszyscy musimy tutaj jakoś nad sobą pracować, więc zastanówmy się, zanim powiemy jakieś zdanie, czy to na żywo, czy to na, kurde, pieprzonym internecie. Zastanówmy się, jaki jest nasz cel. Czyli zanim napiszę to zdanie, nie masz racji, źle, myśl, źle myślisz, mylisz się, Ym, co tam jeszcze, nie rezonuje. No, to zanim napiszę to zdanie, zastanowić się, cholera jasna, przez jedną minutkę, może dwie. Niektórzy potrzebują dwie minutki. Zastanowić się przez chwilę, po co ja to piszę czy ja mam jakiś cholera jasna w tym większy cel, czy ja tu coś wzbogacam jakoś tam życie drugiego człowieka, czy swoje wzbogacam? Co ja tu wnoszę do tematu? Czy ja po prostu jestem kurde dupa wołowa, która musi być złośliwa? No weźmy się cholera jasna wszyscy zastanówmy. Ja wiem, poniosło mnie, poniosło. Miśki bywa i tak, że człowieka poniesie, ale naprawdę Wziąć i usiąść na pupie. Już nie będę mówić na dupie, no bo jest rano. To nie chcę was straszyć tutaj jakimiś dupami, ale wziąć i usiąść na tyłku. I zanim wyślemy ten komentarz, albo zanim tej koleżance skomentujemy, jakie ma beznadziejne buty, albo kolor włosów, albo dziecku własnemu, albo własnej matce, mężowi, żonie, partnerowi, nie wiem już komu tam. Współpracownikowi. Zanim mu to czy jej powiemy, pomyślmy przez chwilę, co my tu chcemy uzyskać. I jeżeli naszą potrzebą, taką wewnętrzną, jest zmiana drugiego człowieka, ja chcę, żeby on się zmienił, ja chcę, żeby on zrozumiał, to numer dwa. Tutaj przykaz, przykazanie numer dwa jest takie: czy moje słowa rzeczywiście zmienią tą osobę? Bo słuchajcie, jak mi ktoś pisze na moim kanale: Za dużo gadasz. No, ja nie wiem, czy ludzie myślą, że mają aż taką moc, że jak mi napiszą, że za dużo gadam, to ja przestanę gadać? Ja nagle, słuchajcie, dla tej jednej osoby ja w ogóle nie będę nic mówić pomiędzy czytaniami. Zrobię barana, byka, bliźnięta i w ogóle zero komentarzy od Ewy. Zero, nic, przemilczę cokolwiek. Bo mi, no nie, no to jedna osoba napisała, za dużo gadasz, no to trzeba uszanować. Czy naprawdę ktoś uważa, że ma taką moc, że zmieni drugiego człowieka? Czy jest to po prostu czysta złośliwość? Czy jest to nasze własne ego? No bo słuchajcie, my mamy to ego i o tym ego już nie raz tam żeśmy gadali, wielokrotnie. Ale jedną z ważniejszych rzeczy w naszej drodze, i ja świadomie mówię w naszej drodze, bo ja nie, tutaj nie twierdzę, że ja jakiegoś ego nie mam i że ja nie popełniam tych samych błędów, co wszyscy inni ludzie popełniają. Natomiast nieraz gadamy na temat tego naszego ego i mówimy... I, I zgadzacie się ze mną, bo przecież gadamy w komentarzach, piszecie. I zgadzamy się, że to trzeba tu coś se przekabacić w głowie z tym naszym egiem. Bo jest kurde gagatek. Bo to nasze ego właśnie nas gdzieś tam kieruje w taką stronę, żeby krytykować, żeby coś komuś wytknąć. I słuchajcie, pewnie... Bywa i tak, że jak my coś komuś wytkniemy, jakiś błąd, to że ta osoba się zastanowi, że, się, że gdzieś tam coś pomyśli: A, kurde, a może rzeczywiście? Tylko też jest czas i miejsce wytykania. Bo są takie momenty lub takie miejsca, na przykład przed innymi ludźmi, gdzieś tam, jak jesteście, nie wiem, dziecko tam jakoś krytykować, przed albo męża, albo żonę w obecności tam, nie wiem, teściów, dziadków, czy tam kogoś, nie wiem, znajomych, no to to jest jedna wielka porażka. Kochani, naprawdę, musimy się poważnie, poważnie zastanowić nad tym, co my komu mówimy. Dlaczego mamy potrzebę krytykowania ludzi? Co my chcemy przez to uzyskać? I jak już wiemy, aha, ja to chcę powiedzieć, ja mam straszną wewnętrzną ja nie przeżyję, jak ja nie powiem, że nie rezonuje. No, 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 jaki jest cel w tym? Czy ja kiedykolwiek, ja to tam, ja jak ja, ale czy jakikolwiek tarocista na YouTubie Kiedykolwiek wam obiecał, że ze wszystkimi to będzie rezonować? No, no, no wiesz co? No, zasadzie, ja nie wiem. No, no, może, może jest ktoś taki. No, to byłby mistrz, ale no, reszta mistrzami nie jesteśmy, jesteśmy normalni. No, nie będzie rezonować z każdym. No, umówmy się. Tam jeszcze jak jakiś jasnowidz wyjdzie i powie jakąś prawdę ogólną, no to wtedy się każdemu może to sprawdzić, no bo to jest ogólna prawda. Ale jak mówimy o takich rzeczach jak związki, no to, no to dla jednego będzie, dla innego nie będzie. Więc jeżeli już macie taką potrzebę straszną, żeby komuś coś powiedzieć, to naprawdę pierwsze co, zastanawiamy się kochani, po co to chcę powiedzieć, jaki mam cel, jaki chcę osiągnąć cel, a drugie... Czy jak to powiem, to czy ja ten cel osiągnę? Bo jeżeli odpowiedź jest nie, bo wiem, że co bym tu nie powiedziała, nie powiedział, to tutaj no, nic się nie zmieni. Przykładowo gadacie z kimś o polityce albo o religii. No nie wiem, no, tylko musielibyście mieć różne religie, różne jakieś tam spojrzenie, prawda? No, no, no jaki jest cel? No, no po co? No? Były i takie sytuacje, że fanatycy jacyś religijni przychodzili tam mnie nawracać na moim kanale. No bo no to wiadomo, no to nie podoba się im tarot, no, no nie musi. No oni chyba nie wiedzieli, że mnie nie nawrócą. Ja natomiast wiem, że ich nie nawrócę, dlatego ja takie osoby od razu blokuję. Nie, nie, to u mnie na kanale to na, nie ma sensu, bo kochani, ja się nie wdaję w tego typu dyskusje, jeżeli wiem że tej osoby nie przekonam. To nie ma po prostu żadnego sensu. I w pewnym momencie my wszyscy, już teraz tak nawet schodzę trochę z tego tematu krytyka, taka, taka głupia krytyka pod tytułem, no właśnie tam, no nie wiem, no za dużo gadasz, no to są takie no, takie niepotrzebne, takie, no, no, no co mi to obchodzi, że ty myślisz, że ja za dużo gadam, no, no, no i co? No, no i co w związku z tym, że ja za dużo gadam, no. Więc... Już odchodzę od tej takiej krytyki i teraz idę w stronę takiej, powiedzmy, no bardziej merytorycznej rzeczywiście dyskusji. No to dobrze, można dyskutować, ale trzeba wiedzieć, gdzie przestać, albo no, najlepiej wiedzieć, gdzie nie zaczynać. Bo jeżeli nam się wydaje, że kogoś przekonamy, kogoś, kto ma strasznie gdzieś tam głęboko zakorzenione jakieś prawdy w sobie w sercu gdzieś, nie wiadomo gdzie i nam się wydaje, że go przechrzcimy w cudzysłowie. No to wam powiem kochani, że byśmy byli no, niezłe gadki, no to byśmy byli miszcze. No a że nie jesteśmy miszcze, no to nie przechrzcimy człowieka jak już ma takie naprawdę, naprawdę głębokie jakieś coś. No tak to jest. Jedyne, co my możemy zrobić, i o tym już mówiliśmy wielokrotnie w misiach, to my możemy pokazywać swoim życiem, jacy my jesteśmy. I naprawdę, no nie ma sensu ludzi obrażać, nie ma sensu ludzi krytykować. Nie ma sensu ludzi pouczać nawet. No bo po co? Bo ja już się nadyskutowałam, jeszcze jak byłam taka troszkę gu, gu, głupsza. Jedyne co to w środku frustracja, złość, i no ego rządzi, bo albo przegramy, albo wygramy. Taką dyskusję. Tutaj nie będzie żadnego oświecenia, tu nie będzie porozumienia. Tu będzie albo wygrana, albo przegrana, bo albo oni będą mieli ostatni argument, albo my, więc albo będziemy się czuli no o kurde, no, trzeba się bo nie odzywać, cholera, albo się będziemy czuli: "Wow, ja tu jestem mistrzem". On albo ona już nie ma kontrargumentu, to, nie od, nie, to tego to już to nie, nie ma szans, to, to, to nie pobije mojego argumentu. No to jestem szef, kurde, wszystkiego teraz, nie? Królowa całego świata, bo miałam argument i ten człowiek nie umiał tego odeprzeć. Czyli co? Ego. No ale to nie o to chodzi. Ja wiem, ja wiem, my wszyscy mamy ego i wszystkim się nam włącza. Natomiast okej, okay, popełniajmy te błędy, bo jesteśmy tylko ludźmi. My się wszyscy jeszcze uczymy, ale miejmy na tyle mądrości, świadomości i cholera jasna honoru, pieprzonego honoru, żeby się przyznać. Nie musimy się przyznawać przed drugim człowiekiem, nie ma wymogów. Przed samym, kurde, sobą w lusterku. Cholera, no, chyba coś dowaliłam, chyba coś dowaliłem. Co, a coś trochę spieprzyłam sprawę. No, jeżeli żeśmy kogoś zranili komentarzem, no to dobrze byłoby pójść przeprosić. Oczywiście, że tak. Na przykład matkę, dziecko, partnera, partnerkę, współpracownika. Ja mówię, ja nie mówię teraz o przepraszaniu za głupie komentarze na, na, na YouTubie czy tam na jakimś Facebooku, bo to, to, no, to, to, to nie. Mi chodzi o te takie bardziej relacje, wiecie, twarzą w twarz i coś tam komuś powiedzieliśmy, to pewnie, że należałoby jak sobie uświadomić, przeprosić za coś takiego. Natomiast na przyszłość. Jak już chcemy napisać coś złośliwego albo coś negatywnego, jakąś krytykę, to się zastanówmy trzy razy, po co to piszemy i czy to osiągnie taki skutek, jak my chcemy osiągnąć. Czy to kogoś oświeci? Czy to komuś pomoże? Komuś innemu niż my sami, niż nasze ego, które urośnie, bo zobaczyliśmy wadę. Tu ktoś zgrywa anioła jakiegoś, nie wiadomo jaką tam matkę Teresę, a ja widzę wadę w tobie, to powiem. Słuchajcie, pewnie, że dostrzegamy wady w sobie i w innych ludziach, i to jest naturalne. No, chyba, że pójdziecie gadać z Dalaj Lamą, to, to będzie trudno tą wadę jakąś dostrzec, no. Chyba, że się ktoś będzie czepiał jakiś innych rzeczy. Natomiast pewnie, że wady dostrzegamy, ale zastanówmy się, czy my musimy o tym. Mówić. Czy my musimy o tym, tym ludziom mówić, albo innym ludziom, czy musimy o tym mówić? Czy ta krytyka, czy to jest takie ważne? I zastanówmy się, czy krytykując na przykład dzieci własne, partnera, partnerkę, kogoś, kto jest gdzieś blisko nas, współpracowników albo podwładnych, czy my wzmacniamy w nich? Jakieś poczucie tutaj własnej wartości? Czy my im pomagamy? Czy krytyka to jest pomoc? O, źle to narysowałeś, bo to powinno być tak, a to jest. Źle perspektywa tutaj jest narysowana, a tu, ten puzelek to nie tu. No, to, no co ty tutaj odpierniczasz, dziecko? Co, co to w ogóle? Co to jakieś puzelki? To nie umiesz puzli układać? No brawo, brawo za takie, za takie coś, no pewnie. Nie, no to wspierajmy, wspierajmy. Czy to dzieci, czy współpracowników, czy partnera, partnerkę. Wspierajmy się. Jeżeli ktoś popełnia błędy, usiądźmy, powiedzmy, słuchaj, no, takie coś widzę, zastanów się. Ale czasami to nawet i takie coś nie jest potrzebne, bo jeżeli macie zaufanie, że druga osoba ma świadomość samego siebie, kochani, to oni to już wiedzą. Nie ma potrzeby, żebyście do nich szli, ich uświadomić, że oni coś źle robią, bo oni to już wiedzą. Natomiast, jeżeli nie wiedzą, bo nie są świadomi samego siebie, to wierzcie mi, wasz komentarz, wasza krytyka nie uświadomi tej osoby. No bo tak nie jest. Dlatego, tak naprawdę dochodzimy do takiego ostatniego wniosku, że w ogóle nie ma sensu w ogóle krytykować innych ludzi. Nie ma żadnego sensu, oprócz tego, że my sami czujemy się z tym lepiej. I okej, okay, jak już zrobimy, no zdarzyło się, ale zastanowić się, no, no dobra, może to jakoś odkręcę, może pójdę do tego dziecka, do tego partnera, do tej matki, ojca, no nie wiem, kogo tam krytykujecie. I powiem, wiesz co, Właściwie to może się niepotrzebnie odezwałam. Ja wiem, że ty sobie zdajesz sprawę z tego, że jest tak. Ja wiem, że ty się starasz. Nam, ludziom, nie zawsze wychodzi. Mi też nie zawsze wszystko wychodzi. No, ta krytyka z mojej strony była niepotrzebna, bo ja cię powinnam wspierać, a nie krytykować. Kochani, tyle. Tyle. Uniosłam się troszkę, ale tak wydawało mi się, że to jest istotny temat, żeby troszkę o tym pogadać. No dobra, no zobaczymy, co wy tam o tym myślicie. Jak to u Was w życiu w ogóle? Napiszcie, jak to tam u Was na co dzień? Czy wy, czy wy czujecie się krytykowani przez ludzi, czy wy kogoś krytykujecie, czy uświadamiacie sobie, po co to jest? A może ktoś napisze, że krytykuje innych i że zawsze ci ludzie się zmieniają jakoś cudownie po słowach krytyki? A gwarantuję Wam, że nie. Jeżeli Wam się wydaje, że po tym, jak kogoś skrytykujemy, on się zmieni na lepsze, on może zmienić swoje zachowanie, ten człowiek, bo się będzie bał przy nas inaczej zachowywać, jak go skrytykujemy. Może zmienić swoje zachowanie. To jest możliwe. Z tym, że to jest wynikiem naszej manipulacji, a nie pomocy żadnej. Ponieważ po słowach krytyki ludzie czują się mniejsi, czują się mniej wartościowi, czują, że się im podcina skrzydła, czują, że się im mniej chce dążyć do celu. Dziecko czuje, że się im już nie chce pieprzonych puzelków układać. Dziecko ma w dupie puzelki po takiej krytyce. Czy tam jakieś inne rysuneczki. Dziecko na drugi raz już nie będzie chciało rysować, a jak narysuje, to nie będzie chciało matce czy ojcu pokazać. Krytyka prowadzi do tego, że człowiek robi się mniejszy, mniej pewny siebie i mniej mu się chce robić to, za co tam został powiedzmy skrytykowany. Rozwijać coś w sobie, uczyć się. Natomiast oczywiście bywa formą krytyka, bywa formą manipulacji i innym człowiekiem. Owszem, owszem, bywa. Natomiast no tu chodziłoby raczej o wsparcie, o udzielanie wsparcia, jeżeli ludzie błądzą. No ale wsparcie już jest trochę trudniejsze. Dlatego, że nie polega na tym, że my tutaj z własnego ego coś mówimy. Nasze ego tu nie urośnie. Ba. Możemy mieć problem nawet z naszym ego, jak będziemy kogoś wspierać, bo ego chce być mądrzejsze, ego chce być lepsze od innych ludzi, a tutaj, żeby kogoś wesprzeć, no, czasami trzeba zrezygnować z pewnych słów. A no, i to nie jest łatwe dla takiego egusia, który musi być najmądrzejszy i musi napisać to, co mu leży na sercu, albo powiedzieć prosto w oczy. No, misiaczki. Do przemyślenia! Poniedziałkowy misiu taki troszkę wkurzony, ale prosto z serca, kochani, prosto z serca. A na razie buziaczki, miłej kawki Wam życzę. Sama idę pić kawkę. Pozdrowionka no i papa! Pa.